Niedźwiedź brunatny jest powszechnie znanym ssakiem z rzędu drapieżnych. Zamieszkuje górskie obszary Eurazji i Ameryki Północnej, aż do Meksyku. W Polsce żyje głównie w Tatrach i Beskidach. Jest wszystkożerny, zjada rośliny, grzyby oraz zwierzęta. Od bezkręgowców poprzez ryby, aż po duże kopytne, na które poluje z zasadzki. Chętnie zjada również miód, ptasie jaja oraz padlinę. Aktywność wykazuje zarówno za dnia, jak i w nocy. Pomimo dużej wagi, dość szybko biega, potrafi pływać, a nawet wspinać się na drzewa. Zimą przygotowuje sobie legowisko, tak zwaną gawrę, w której zapada w sen zimowy. Niedźwiedzie są samotnikami, w pary łączą się tylko w czasie rui samicy. Głównymi zagrożeniami dla niedźwiedzi brunatnych są kurczenie się ich siedlisk naturalnych, izolacja przestrzenna niektórych populacji, a także konflikty z człowiekiem. Pomimo tego, populacja niedźwiedzi w Polsce utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Niedźwiedź brunatny jest chroniony konwencją waszyngtońską, a dla osobników żyjących w zoo prowadzona jest Europejska Księga Rodowodowa. W chorzowskim zoo mieszkają Bera, Sheena i Frida.